Irsak. Iliew, jeden na jednego z Szydrowskim. Nie, nie będzie dryblingu. Irsak. Jovanović, prosty błąd. Wrócił Abbott. On odzyskał piłkę. Szydrowski. Janoszka ładnie teraz się zastawił i to bez faulu zdaniem arbitra. Janoszka kontra Jalins, jest pomoc. Janoszka wciąż ma piłkę, Janoszka do środka, uwaga, Zieńczuk! Ależ mu piłka skoczyła! Gramy dalej, nie ma karnego! Nie ma karnego, ależ ta piłka mu skoczyła! Coś nieprawdopodobnego, miał na lewą nogę ustawioną Nie, nie miał, bo skoczyła! Skoczyła! Nieprawdopodobna sytuacja, już miał strzelać! Jak to powtórzymy, to pewnie nie będziemy mogli uwierzyć w to, że piłka zrobiła Zieńczukowi taką rzecz. Nie widziałem jeszcze takiej rzeczy. Ale znowu pięknie, na jeden kontakt, no i spójrzmy, no przecież ona mu skoczyła na kolano, nie sposób było tutaj uderzyć. Były Wiślak, nie ma szczęścia na nowym stadionie Wisły Kraków. 2 minuty, 40 sekund do końca. Co by nie mówić, ja powiem, że to byłaby zasłużona bramka dla Ruchu Chorzów, bo Ruch Chorzów dzisiaj na pewno nie zasługuje na porażkę. Grodzicki, Abbott, nie sięgnął piłki, jest Jankowski, on to pięknie dzisiaj często na jeden kontakt zgrywa. Teraz wiedział, że musi tę piłkę przetrzymać. Do tej piłki Janoszka nie miał prawa dojść, tym bardziej, że jeszcze był lekko przed